Alech Barcewicz, witam i zapraszam. Jeszcze kilka miesięcy temu trudno było w to uwierzyć, jednak już w czwartek Brytyjczycy mogą zadecydować o wyjściu swojego kraju z Unii Europejskiej. O politycznych i gospodarczych konsekwencjach tej decyzji rozmawiam dziś z Michaelem Dębińskim, głównym doradcą w Brytyjsko-Polskiej Izbie Handlowej. Witam. Dzień dobry. Państwo już obliczają straty dla wzajemnego handlu między Polską i Wielką No Brytanią? to jest bardzo trudno oszacować, bo szczerze mówiąc, nawet jeżeli dojdzie do Brexitu, to jest wiele, wiele niewiadomych. Po pierwsze, artykuł 50 Traktatu Lizbońskiego daje Wielką Brytanii 2 lata, żeby rozstrzygnąć te wszystkie sprawy związane z wyjściem, z tym razem umowy handlowe. Natomiast 2 lata od momentu, kiedy parlament przegłosuje odpowiednią ustawę. Więc nawet jeżeli większość zagłosuje za Brexitem, to parlament musi przygotować tę ustawę i trzeba brać pod uwagę, że 70% brytyjskich posłów jest przeciwko Brexitowi, więc to będzie dla nich bardzo trudno, żeby odpowiednią ustawę sformułować. Natomiast wracając do pytania, to jeszcze to wszystko potrwa. W pierwszych miesiącach nie zobaczymy żadnych skutków negatywnych w przepływach handlowych. Widzimy w zeszłym roku na przykład, że polski eksport do Wielkiej Brytanii wzrósł o ponad 14% w porównaniu do poprzedniego roku i że wartość polskiego eksportu do Wielkiej Brytanii przekroczyło 50 miliardów złotych. Więc dla Polski Wielka Brytania jest drugi najważniejszy rynek eksportu po Niemczech. A właśnie, ale czy jest to możliwe, żeby bilateralnie prowadzić właśnie ten handel, no bo mówi się, że właśnie Unia Europejska nie jest warunkiem koniecznym istnienia europejsko-brytyjskiego handlu i ile czasu i nie wiem, jakie straty ewentualne, a może nie, zajęłoby właśnie przestawienie się na bilateralny. No tak naprawdę nie wiemy, co to znaczy przestawienie się na bilateralny handel, bo nie wiemy, czy to będzie, jeżeli dojdzie do Brexitu, czy będzie miękki Brexit, czy twardy Brexit, że zwolennicy twardego Brexitu twierdzą, że Wielka Brytania powinna zupełnie się wycofać z europejskiego obszaru gospodarczego i żeby miała podobny status do tego, co mają Stany Zjednoczone czy Chiny na przykład. Więc w takim momencie trzeba wynegocjować od podstaw wszystkie warunki handlu dotyczące standardów, certyfikatów, i to żywność by bardzo dotyczyła. Motoryzacja to jest tak naprawdę numer jeden kategoria w handlu pomiędzy Polską a Wielką Brytanią. Także Brytyjczycy eksportują do Polski brytyjskie Hondy, Toyoty, Nissany, a Polacy eksportują do Wielkiej Brytanii polskie Fiaty, Volkswageny, Ople. Ale nie tylko same samochody, bo ten cały łańcuch dostaw jest zupełnie zintegrowany i dlatego wiele z tych producentów z branży motoryzacyjnych, zagraniczny kapitał, który się ulokował w Wielkiej Brytanii, żeby mieć swoje fabryki na terenie Unii Europejskiej, zastanawiają się po Brexicie, czy w ogóle nie zamknąć te fabryki i przenieść je do Unii. Czy David Cameron, jak pan sądzi, żałuje dzisiaj decyzji swojej o rozpisaniu referendum? No, nie miał, szczerze mówiąc, alternatywy. A gdyby tego nie zrobił, to by stracił na pewno wybory w 2015 roku. Nie miałby konserwatystów za sobą. Ale z drugiej strony ma poważny rozłam w partii, który niezależnie od wyniku referendum jest już jest, faktem. Absolutnie. I to w momencie, kiedy Brytyjczycy zadecydują, żeby pozostać w Wielkiej Brytanii, to nadal zostają ogromne problemy, biorąc pod uwagę, że konserwatyści mają w tej chwili przewagę tylko 14 posłów, 14 głosów w parlamencie. Też wspomniałem, 70% brytyjskich posłów jest przeciwko Brexitowi. Właśnie ciekawa sytuacja, bo na ile można, jeżeli założymy, że Brytyjczycy opowiedzą się za Brexitem, jakie jeszcze tutaj furtki ma parlament, żeby to przeciągać i czy na ile jest skłonny tutaj rząd, żeby pójść właśnie na takie rozwiązanie, żeby przeciągać tę decyzję, no, czy parlament? Zależy, jaka będzie przewaga brexitowców, jeżeli dojdzie do takiego wyniku. Jeżeli będzie dosłownie 50% plus jeden głos, to będzie znacznie łatwiej dla przeciwników Brexitu, żeby zakopać się i powiedzieć, no nie widzimy takiego
miażdżącego powodu, dlaczego parlament powinien słuchać tych konsultacyjnych wyborów, bo to trzeba brać pod uwagę, że to nie jest wiążący ten referendum, ale będzie bardzo trudno dla parlamentu, żeby przeciwstawić się mocnym głosu za wyjściem z Unii. Mówiliśmy o stratach. Brytyjski minister finansów szacował niedawno, że nawet 30 miliardów funtów może kosztować Brexit dla Wielkiej Brytanii. W ciągu jednego roku. W ciągu nawet jednego roku, właśnie to jest ważne uściślenie. No i co kieruje zwolennikami Brexitu, oprócz właśnie krytyki Unii Europejskiej, ale czy nie obawiają się właśnie tych skutków, nie wiem, gospodarczych, no, wszelakich? No tak, bo politycznie to jest, chyba są zadowoleni. Tak, tak. Z punktu widzenia gospodarczego to faktycznie wśród ekonomistów na przykład tylko jeden znaczący głos, profesor Patrick Minford, wypowiedział się, że Brexit jednak będzie lepszy dla brytyjskiej gospodarki kosztem przemysłu produkcyjnego. Natomiast patrząc na biznes, to 80% biznesu jest przeciwko Brexitowi, a ten biznes, który jest za Brexitowi, to przede wszystkim to są małe firmy, które nie mają zasięgu międzynarodowego. Jest kilka takich dobrze znanych firm, jeden to jest JCB, JCB, które koparki, które dobrze znamy po polskich autostradach i kolejach, a druga to jest firma Dyson, która produkuje odkurzacze i suszarki do rąk. Trzecia to jest firma Weatherspoons, sieć pubów, tak? Ale oprócz tych bardzo wysoko profilowych firm, wszystkie inne firmy brytyjskie są za pozostaniem, bo oni widzą, jakie są ogromne koszty dla nich. Nie mogę nie zadać tego pytania. Są różne opinie na temat, wracając właśnie do relacji polsko-brytyjskich, na temat tego, czy Polacy w przypadku Brexitu, pracujący na wyspach, będą musieli powrócić, bo jedni mówią, że tak, inni, że nie. Tak, no, też naprawdę nie wiemy, że tutaj pan wspomniał o tych emocjonalnych nastrojach, które przeciwko Brukseli, przeciwko tej ośmiornicy, tak, która tych urzędników, którzy nie są wybrani demokratycznie, który urzędnik jest wybrany, tak. Te argumenty są raczej przekonują do tej klasy sfer bardziej intelektualnych. Natomiast dla tego przeciętnego Brytyjczyka to jest migracja, jeszcze raz migracja. I jeżeli my popatrzymy, gdzie są największe skupiska pro-brexitowe, to one nie są w dużych miastach, one są w mniejszych miasteczkach, na wsi, gdzie historycznie Brytyjczycy, Anglicy nie widzieli migrantów. Poprzednie fale migracji przed 2004 roku kurczowo się trzymali dużych miast. Natomiast teraz widzimy te skupiska elektoratu, którzy najbardziej chcą się wycofać z Unii Europejskiej, to są w hrabstwach jak Lincolnshire, zupełnie rolnicze hrabstwa, gdzie nigdy nie widzieli migrantów, a nagle po 2004 roku miasta jak Boston w hrabstwie Lincolnshire, 20% ludności pochodzi z Polski, z Łotwy, Słowacji. I dla tych ludzi to zjawisko, ten nagły i milionowy, ponad milionowy przypływ nowych ludzi, którzy nie znają, którzy nie mają wspólnej pasji do krykieta, czy którzy nie znają te same piosenki, którzy nie mają ten sam szacunek wobec królowej, to dla nich to jest, czują ogromne zagrożenie dla swoich miejsc pracy, dla miejsc pracy swoich dzieci. Czyli możemy założyć, że w przypadku tak znaczącej przewagi zwolenników Brexitu będą domagać się zwolennicy dalej właśnie z obostrzenia... No to właśnie, bo też tego nie wiemy, czy dojdzie do sytuacji, to hasło, bierzemy kontrolę nad naszymi granicami. A czy to spowoduje, że Polacy będą musieli mieć wizy, żeby wjeżdżać do Wielkiej Brytanii, tak jak do Stanów Zjednoczonych? Nie wiemy w tej chwili. Na pewno jest mnóstwo zwolenników Brexitu, mnóstwo ludzi, którzy popierają partię UKIP, którzy by bardzo chcieli, żeby zamknąć Wielką Brytanię na furtkę, żeby
Polacy, nie tylko Polacy, ale Grecy, Hiszpanie, Francuzi nie mogli przyjeżdżać tak łatwo i znajdywać pracy w Anglii. Ostatnie pytanie. Pana prognoza tuż przed głosowaniem. Nie wiem, czy w Wielkiej Brytanii jest coś takiego jak cisza przedreferendalna, ale jak pan ocenia, co będzie? Czy będzie Brexit? Naprawdę nie wiem. Naprawdę nie wiem. Patrząc na ostatnie sondaże, tutaj muszę wspomnieć o zabójstwie posłanki Joy Cox. Właśnie, na ile to może wpłynąć właśnie? No, to był taki... Ona była zwolenniczką pozostania. Tak, dokładnie. To był kolejny taki przewrotowy moment, kiedy widzieliśmy sondaże w drugim kierunku zaczęły iść. I od jej śmierci, tydzień temu niecały, widzimy ostatnie 7 sondaży, 6 pokazuje, że Maciu pęka przewaga na tych, którzy są pozostać. Jeden sondaż pokazał większość zwolenników Brexitu. I to była zupełnie inna sytuacja 2 tygodnie temu, więc to się zmieniło troszeczkę. Ale nadal nie wiemy, bo patrząc na ostatnie 2 takie duże wybory, wybory parlamentarne w maju 2015 i szkockie referendum niepodległościowe w wrześniu 2014, sondaże do ostatniej chwili nie pokazały właściwego wyboru. Tak. Więc te wybory, ten sondaż exit poll, jak się wychodzi, tak, i to te sondaże exit poll są bardzo dokładne i o 22 jutro, jak się zamkną lokale wyborcze w Wielkiej Brytanii, to 23 godzina tutaj, to od razu powiedzą, jak to wyglądało i to nam da z bardzo wysoką szansą, prawdopodobieństwo, jaki będzie konkretny wynik. Dowiemy się w piątek, to nie będzie długo, żeby liczyć te wszystkie głosy, bo to wszystko się dodaje do jednej puli. No ja tylko bardzo mocno trzymam kciuki i dla Wielkiej Brytanii, i dla Polski, i dla ładu geopolitycznego, że Brytyjczycy zdecydują się, żeby pozostać w Unii Europejskiej. Dziękuję ślicznie za rozmowę. Michael Dębiński jest polsko-brytyjski albo brytyjsko-polskiej Izby Handlowej. Był moim i Państwa gościem. Dziękuję. Dziękuję bardzo.